Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mistrzostw Polski. Ostatni meczek zakończył się naszym zwycięstwem, więc dalej jesteśmy w grze. A w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie na drabince, zagramy sobie z Frawojem, który przegrał tam w drabince wygranych z Danirajem. Także kolejny przeciwnik na naszej drodze. Po zwycięstwo oczywiście dalej walczymy, ciągle są szanse. Jeśli chodzi o bany w tym pojedynku, no to ja zdecydowałem się zbanować Nilfgaard i przeciwnik również zdecydował się zbanować Nilfgaard. Tutaj warto zaznaczyć, że przeciwnik gra potworami, przeciwko potworom jeszcze nie grałem do tej pory, także na pewno będzie ciekawe starcie. Przypominam, że linki do talii są w opisie, a tymczasem lecimy z kolejną BO5. Dobra, pierwszy pojedynek z Frawojem, wziął potworki. Jeśli wierzysz w jakichś bogów, lepiej zacznij się do nich modlić. Ja wziąłem Skellig. Okej. Nie ma tragedii. Spokojnie, kochanie, pomogę ci się rozluźnić. Przeżyje tylko jeden! Do mnie. Musimy wyciągnąć drugiego wodza, nie? Czujesz zapach krwi? Chyba nie chcesz nas skrzywdzić. Mogę na przykład zagrać dwa ładunki dowódcy i dziką więź. Będę miał żadnych czwórek na cmentarzu. No chyba to zrobię. Pokaż na co cię stać!
Ja 7 plus 15. To by idealnie było. Kolejny wód z wyżyn. Rozsądek jest dla słabych! Żyje tylko jeden! Ewentualnie mogę zachować Tyra, ale wtedy nie będę miał na cmentarzu czwórek. Tak sobie zagram jakąś czwórkę, wojowniczkę w R2 powiedzmy. Znaczy ja mogę zdiskardować. Więc mam 6, 12 i to Tyra zostawiam. Lock w sumie tak jest kiepski, bo on ma unlocka. Nie znoszę, kiedy uciekają. Okej. W porządku. A będzie miał potężnego Erondite'a. Ale zobaczymy, czy ma scenariusz oczywiście cały. To może mnie walił nie starczyć, jest taka szansa. Ale zobaczymy. No bo co, ja sobie zagram Tyra, wskrzeszę sobie wodza z wyżyn. On wróci Sirocco na Tyra. Ja zagram tego wodza z wyżyn, potem zagram Haralda. Jakoś to będzie. No sobie stakuję Erondite'a do niebywałych rozmiarów. To na pewno będzie problem. Siódemkę muszę zostawić, bo ją dajemy na cmentarz Tyrem, jak będziemy wskrzeszać wodza i potem tą siódemkę wyciągniemy wojną klanów. Haraldem wskrzesimy drugiego wodza z wyżyn, a Fukusją prawdopodobnie Dżengę albo Vabiorna. Vabiorna najpewniej pod koniec. Długo myśli. Ja powinien jakieś dwie karty zdiskardować, czy coś, jakiś brąz jak ma. Erondite'a zdiskardował. Ciekawe, musi mieć wszystkie dobre karty? Najwidoczniej. Ja też mam wszystko. Wiewiórki nie gra, także tego się nie musimy bać.
Co scenariusz? Daj, będę porobił. Teraz mógłbym to zbić. To będzie rosło. Mógłbym to zbić, grając w wojny klanów. Mogę też po prostu zagrać Haraldę. Zagram Haralda. Czekają nas łupy, o jakich wam się nie śniło. Ciekawe, czy Wołchwa pamiętał, żeby zostawić. Bo wiecie, ja mogę Loka wskrzesić. Ale z drugiej strony też wolałem wskrzesić Wabiorny. Myślę, że nie będę Loka wskrzeszał. Bo jest spora szansa, że on zachował tego Wołchwa, tak to będzie miał Brika. Pokaż, na co cię stać! Też mam tutaj no strzał za 8 jednak mimo wszystko. No więc mógłbym co prawda wskrzesić, ale no wskrzeszenie Wabiorna daje dużo więcej. Więc ja po prostu sobie zagram wojnę klanów, zbiję pustynnicę. Kończą ci, którzy sprzeciwiają się woli Jarla. Zachowam sobie twoją czaszkę. Puchar do miodu jak znalazł. Musimy też ranne jednostki porobić.
Skoro nadal możesz chodzić, tośmy jeszcze nie skończyli. Nie zagram tego Wabiorna. Zbijemy wodnicę. Za karę, żeś złamał mi serce, już nigdy nie zaznasz spokoju. Okej, zrobiłeś ranne jednostki, super. Mam nadzieję, że ma tego Wołchwa na ręku, to by było super. Nie mam brudnych myśli, mam po prostu diabelnie. Okej, musimy zagrać teraz, bo inaczej nie będzie ten. Do tyłu. Mam nadzieję, że nie zesnajpi mi jedynki. To było smutne. Okej. Niedorzeczne. No było ryzyko, ale no musiałem je podjąć. Mam zniszczenie na Bargesta, a z Orła mam jeszcze 8. Jeszcze 16, jeszcze pingi 2. No Harald porobił w tej grze. Dobrze, że tego Erondite tak szybko rzucił, tu mu się nie stakuje. Co mu zostało z Sirocco za 13? No i pewnie jakieś pochłaniarki, dowódcy na Sukuba. No dowódca sporo jeszcze robi. To myślę, że dopóki rządza krwi jest, no to mam 16 tutaj. Lepiej i tak nie będzie. Też może mi tą rządzę krwi jakoś zabrać. W sumie to nie może. Gdzieś mi się spieszy. Dobra walka. 8 przewagi. Mam jeszcze 12 i 16 plus 2 pingi. Chciałem jeszcze 30. On ma 8 z dowódcy. 9, 10. To jest aktualnie na plus 2.
Więc jego dwie ostatnie karty musiałyby robić więcej niż 28. Z czego ma jedną za 13, bo to będzie Sirocco. Więc ta druga karta musiałaby robić 15. Chyba nie ma takiej karty. Jakieś pochłonięcie to i tak jest maksymalnie. Mogę być najlepszą i ostatnią. To jest na pewno za wolne. Pomogę ci się rozluźnić. Chcę tu w środek zagrać. Nie, to nie jest Sirocco w takim razie, jego ostatnie karty. W sumie jest jeszcze ryzyko, że północnicy. Dokąd to? Skoro nadal mi splejował jeden punkt. Jeszcze nie skończyli. Mógł kliknąć tam Endriagę to. No, jeden punkt zintowany, ale wygrywamy! Oczywiście, tak jest! Kurde! Intensywna trzecia runda. Przeciwnik miał wszystko, ja miałem wszystko i okazało się, że moje wszystko jest lepsze niż jego wszystko. Dobra, drugi pojedynek. Skellige, tak jak się spodziewałem. Trzymaj głowę wysoko. Jest to Neckersturm, oczywiście. Dobra, żertwa się może przydać na statek. Kurde, ja chyba ptaka wymienię, bo... Mam wrażenie, że będziemy grać głęboko tę rundę. Pytanie, czy wyciągamy Saskę od razu? Myślę, że wyciągnę. Zwyciężymy! Czy ty sobie kurwa kpisz, koćmiętka zamiast koron? No tutaj ma płotkę, ma Heidavera, więc może polecieć Koral, może polecieć Birna i to będzie giga tempo, nie? Znaczy do Birna w pierwszym zagraniu akurat nie, ale wiecie co mam na myśli. Okej, zakazany rytuał zagrał. Ciekawa decyzja. No, ma to oczywiście sens, ale... Hem.
Ja w zasadzie dobrałem już wszystko, więc skrócenie talii nie jest mi aż tak potrzebny. Dobiorę sobie jeszcze Danę. Dana jest chyba ważniejsza niż strażniczkę. Nazywasz mnie tchórzem? Ale no może być problem z tempem. Widzisz, ale dobry. Wiej, wisze! Bijcie fale! Okej, no to ja sobie przesunę to z powrotem. Dobra, i on nie zagrał statku, więc tą żertwę musimy wymienić. Kurczę, nie wiem, czy nie powinienem trutki dobrać. Szczerze. Bo ja muszę tę rundę grać, a wyciągnięcie trutki pozwoli mi grać jeszcze wierzby. Więc chyba trutkę wyciągnę. To jest dziwne, nietypowe, ale... Tak zrobimy, wymienimy tą żertwę. Pytanie jest takie, że w następnej sobie zagram kameleona, a potem wierzba i dryadę. Taki jest mój plan. Jest statek i tak wzmocniony, więc... Więc no... Załatwimy to po mojemu. Lepiej, żebyś mi się pod toporek nie napatoczył. Ja to w ogóle przebiję. No ale tak nie przebija, to i tak muszę tak zagrać. Tu Hajdawer może wyskoczyć. Wiele już widziałem. Odejdź, póki możesz.
Nie wpasuję w następny. No, trochę rannych jednostek ten Drakar obił, więc jeśli ma terror na ręku, to on ma sporo pancerza. Ale teraz ciężko będzie zrobić 22. Musiałby Nekera zagrać, taki YOLO. Znaczy no, Heidavera jeszcze ma, więc 18. 19. Koniec gadania. Okej, zagrał Ciri. Teraz mogę zagrać na nią Sirocco. Musi potem zrobić 11, bo powiedzmy, że Heidavr wyskoczy. Nie no, chyba warto rzucić Sirocco, no bo w sumie potem i tak na nic nie będę miał. Oj, Camelona nie kliknąłem. A! Kurde. Jeden punkt zmisowany. Podekscytowałem za szybko. No dobra, i teraz bym mógł go wycisnąć. Teoretycznie tylko musiałbym dobrać dwie harmonie. Shiru. Okej, dobrałem. To chyba cisnę. Nie widzę powodu, żeby nie grać. Mój rodzaj? Drugiej takiej jak ja nie ma. No nie miałem problemu, oni grają z kompasem. Jak nie wygrają R1, to kompas tak głupio leży. Zakazany rytuał został zużyty. Birna była zużyta. Przegramy tak, zagramy sobie wozik do tyłu. Żeby mieć krasnoludy jeszcze oczywiście, nie? Może Bjornem pocisnąć w sumie. Albo w sumie korsarzem. To w takim razie chyba wóz do przodu jednak. No bo nie ma co się pakować w tą pogodę, nie? No nie ma co się... Chyba, że zagram wóz do tyłu i go przesunę. Wtedy Shiru musiałby szóstki palić już. To może mieć sens w sumie. Shiru... No tak dziewiątek w sumie nie będzie. A w następnej trójki... Ten Shiru potem do Mulliganu będzie. Albo potem piątki mogę na końcu podanie. Dobra, tak zrobimy. Zagram do tyłu, przesunę. To chyba było dobre zagranie. Teraz zagram Dane i na końcu Shiru. I może spalę piątkę. Zresztą nie, bo to nie będzie piątka, tylko nie, dobra. Ten Shiru się jeszcze wzmocni od tagów, to będzie ósemka na Shiru. Ale wydaje mi się, że to jest 2-0, szczerze. Szczerze powiedziawszy. Czas na negocjacje.
dobiegł końca. Neor Antiarme Aetru. No Camelon tu musi być najlepszy, nie? Już musi? Tajter czy Greover. Ale nie, to chyba elf tancerz jednego. Przecież to jest elf i psuje mi tag pod Shiru. Na Shiru mogę teoretycznie nie grać, ale ja chcę to ścisnąć do końca. Grajmy kameleona. Żebym nie zepsuł elfa. Szkoda, Shiro nic nie spali, bo nie będzie miał ósemki. Ale to jest po prostu 8, który aktywuje, czyli 9. Necker, Pompas, Renkadu. Nie ma lepszego obucha niż twarda czaszka. Ruszysz się wreszcie? Czy wolisz tak sterczeć i krwawić? W sumie to nie wiem. 16. W jednej tego nie zrobi. Znaczy w jednej to zrobi, jeśli spasuje, bo on ma tu plus 4. Plus 5. No nie, no moim zdaniem warto zagrać. Ładnie się fajczy. Okej. Będzie miał 0 kart, bo kompas mu wróci. Się ma kompas i 2 karty. Warunkiem, że tu przebije, ale no przebije, bo ma w razie czego 5 punktów. Okej, terror musiał oddać. No dobra, to jeszcze Henkadu wtedy zostawi. No dobra, no to jak dobiorę strażniczkę, powinienem wygrać. Ale no, kompas jest groźny. W sumie to z kompasu nawet Tyra może wziąć. Ja niestety nie dobieram. Okej, dobrałem. Dobra, no lepiej być w zasadzie nie mogło z mojej strony. Może w sumie Wiedźmin byłby ciutkę lepszy, ale... No w sumie mógłby wziąć Tyra i sobie podnieść... skaligijskiego weterana z kompasu. Nie wiem, czy wpadnie na to. Wtedy miałby 9 i 16 minus 3. Ja nie zrobił tego. Ostatni oddech bogów. Mógł sobie tą fiolkę zamienić. Zagrać Tyra, wywalić fiolkę i... Twój kolejny krok będzie ostatni. Także zobaczymy, czy on jest w stanie wygenerować tyle punktów.
Nie wiem, co jest najlepsze, ale to niech on pomyśli. Ja jestem kiepski z kompasu. Wystarczy, co ja mógł jakiegoś tego dać wcześniej, nie? Ale to by i tak nie starczyło. Teraz już tyr jest bez sensu. To fokusja chyba. No. Ale zobaczymy, czy wystarczy. Już tylko mój na zawsze. Te wszystkie piruety to nie dla. Spójrz mi w oczy, złotko. Aj, ten jeden punkt. No to powtóreczka tego matchupu. Ciągle 1-0 dla mnie. Zobaczymy, jak tym razem się to ułoży. Okej. Zupełnie inna ręka startowa. Czyli możemy zagrać tak samo jak wtedy. Ale jaja. Możemy zagrać tak samo jak wtedy. Czyli wyciągnąć Saskię. Możemy też się zastawić na przykład wozem na starcie, zagrać wóz i potem Saskię. A wozik no jest dosyć przydatny. Zagrajmy w ten sposób. Dobra, no ja muszę zagrać tą Saskę. Ewentualnie mogę ją dobrać. Zostawić sobie ze flasu w sumie. Może być lepsze. Mogę Sirocco niby wyciągać. Spieszmy się. Wzmocnijmy sobie możemy ptaka, ale to byśmy musieli mieć lascy. A chyba
chyba zaryzykuję tym razem. Wzmocnię ptaka. Teraz zagramy kameleona. To może być nawet zabawne. W jednej karcie i tak nie usuniemy. I tak nie usuniemy koral, więc nie ma sensu trutkami jechać, myślę. Znasyćmy kameleon. Okej. Śmierć szeguje w krok. Teraz sobie zagramy dryadę. Przepraszam, teraz nie mogę. Drewna żagla, grom wśród mórz. Wystarczy jedna strzała. Wiecie co? I kusi, żeby to przesunąć do przodu. Tracę value na silniku, ale dzięki temu Saskia przeżyje. Czy ja tak zrobię? Ja to sobie zagram do tyłu. Sik. Prawda, kosztowała mnie to jeden ładunek dowódcy, ale talia, zobaczcie, się skróciła tym razem o 3 karty aż. Dzięki Saski mam trochę więcej czasu na puszowanie. Trutka dobrana. Co za Siroka. Ale może uda się tak jakoś Shiru uskutecznić. No tutaj ciśniemy znowu. Nie widzę powodu, dla którego miałbym nie cisnąć. Mój rodzaj? Drugiej takiej jak ja nie ma. Koral poszła. Zagram sobie Anteriona.
Czy teoretycznie Anteriona mogę przesunąć, żeby go wzmocnić? W sumie tak to ginie odbiorne. Ale w sumie jedno przesunięcie potrzebuje na wierzbę. Potencjalnie drugie. No zobaczymy. Potencjalnie drugie na Shiru. No nie, no nie ma sensu. Okej, no piątka nie jest szczytem marzeń do zatrucia, ale... Czy będzie coś więcej? Daje mi się. Mam tutaj niby trutkę, ale w sumie... chyba wolę straceńca wziąć. Dzięki temu zatrujemy sobie terror. Z Zewulasu mamy Danę. Potem Shiru jakoś w ósemkę. Kurde. Jakby zagrał Ciri jakoś w miarę szybko, byłoby spoko, ale nie będzie grał Ciri za szybko. Ten zakazany rytuał ciągle jest, nie? Nazywasz mnie tchórzem? Możemy spalić Holgera. Ale w sumie ten Holger coś robi wielkiego. Wolałbym jednak gridować pod Ciri. Czy też by tracił na harmonii. Odejdź póki możesz. Po prostu sobie zatrujemy. Dziwne, że to robił. On chce w takim razie wierzbę spalić. Okej, no ale to ja nie będę jej przesuwał, to nie będę tracił ładunku dowódcy. Bez sensu, jak nie muszę. W ogóle fajnie stracenie spinguje w Drakkar, trochę farci mi się. Hmm.
O-o! O-o! Palimy szóstki. Shiru gramy, on wchodzi za 6, przesuwamy Driadę, przesuwamy Straceńca i jest GG. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Ładnie się fajczy. Frawuj spalony! Tak jest i wyczyszczony! Pięknie! So good, so good. 40-0 i Pawlo X żegna frajera. 40-0. Oczywiście szanuję przeciwnika, widzowie. Gdyby nie było. Tylko taka przyśpiewka. Kiedyś grałem w Rexio i tam takie coś było. Tylko że nie Pawlo X, tylko Rexio było mówione. Nie wiem, ktoś może grał z was. Necker. Wszędzie, choćby w ogień! O, nie zdążył. To wierzby już nie przesunę, ale... Musimy tutaj Danę zagrać. Załatwimy to Birna. A niech mnie Kraken pochłonie. Jakiś powód, żeby nie zagrać tego? Jak to zostanie spalone nawet? Też mogę po prostu wziąć kartę więcej. Kompas zagra... Nie, kompasu nie zagram. A nie, no muszę to zagrać. Bo nawet jak to spali, to musiałby zrobić 20 w jednej karcie. To jest niemożliwe. Ja i natura to jedność. Co do ciebie? 6-9! Tak jest! 2-0 dla Pawlu Xa! Rycerze, próba pierwsza i mamy Mirror Magic. A ciebie zawsze. Ej. No on jest na Blue Coinie. Gramy tym samym, z tym, że on ma wiewiórkę, ja mam zarodniki. Więc mam delikatną przewagę pod tym kątem. Rondaita wymienię, bo i tak jest syfiasty. Wołchwa chyba i tak fair 1. Też nie wiem. Dobra, zróbmy tak. Oczywiście Mirror jest trudny do oceny. Ja, ręka jest dosyć dobra, mam dostęp do Neuromancy. Jedne to, że jego Erendite będzie lepszy niż mój Erendite. Ale no, na pewno R1 ciśniemy. Przeciwnik podejrzał talię. Co ciekawe. Sprawdził, czy się wszystko zgadza. Musimy wokół wiewiórki uważać. To na pewno. Gdzie jest Sabrina? Kurde, a co jakbym pojechał scenariuszem na starcie?
Kurde, lecę. Prawi zostaną wynagrodzeni. Zara Lovida! No później teoretycznie tak mam Sirocco na scenariusz oponenta, więc... Czas przechylić szale zwycięstwa. Mój plan jest taki, że sobie zagram błędnego rycerza. Tutaj. Okej, teraz gra Sirocco, okej. Muszę Desantu grać. Z Desantem mi się właściwie nie spieszy. Chociaż kurde, jakbym zagrał z Desantu, to by była presja większa. Wtedy wiewiórka boli. No nie, no chyba musimy presję robić. Skryj się za mną! Ładunku dowódcy używać nie będę. Ale będę cisnął na równych. Taki jest mój plan. Rycerz. Strzeż się mojej klingi. Dobra, ja zyskuję tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 i 7. 14. On zyskuje 2. Ale wolałbym... szczerze mieć winka na równych, więc... kliknę tak. Chociaż wolałbym, że Erondite mi się stakował. Zaraz też mam zarodniki na tych nieśmiertelnych. Czy się nie boję? Zagram widmo, potem giermka.
chwilę, jak teraz zagram Wołchwę. No to wzmocni z powrotem. Ja zyskuję ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7. Jak zagram Wołchwa, to tak nie przebije w tej turze. Wolę zagrać widmo. Ciekawe, mam déjà vu. Nie mam winka na równych w tym momencie. No to ma ciutkę większy miecz, ale... Nie ma znaczenia, myślę. Że on ma więcej z dowódcy. Teraz mogę jeszcze zagrać Wołchwa, żeby... Nie no, to ma sens, jak zagram Wołchwa, tą kartę mniej, aż wtedy on oczyści mojego Vandergrift. A z drugiej strony będę ja zaczynał, nie no, chyba ma sens. Chyba ma sens, tak mi się wydaje. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nie wiem, czy to była dobra decyzja. On w ogóle rzucił Sirocco. Także nie muszę się w ogóle Remuvalu obawiać. Jedynie Aeron Titans. Jak zacznę od Giermka i potem zagram obrońcę damy, powinno być spoko. Dobra, jeszcze dobrałem Kituwa. Tak zrobimy. Zagram Giermka, zagram obrońcę damy. No bo Giermka nie ma jak zbić. Musiałby zagrać Erondaita, mając pusty stół, co jest trochę kiepskie. Więc no gramy. Oczywiście. Scenariusz. W sumie też możemy nasycić Vandergrifta w sumie. Jak on oczyści, to go wzmocnić z powrotem. Topór czy buzdykan, panie? Dobra, no w takim układzie ja nasycam obrońcę damy, myślę. To kurde, w sumie potem jak nie nasycę Vandergrifta. Ale nie no, obrońcę damy się bardziej opłaca. Chcesz mieć ze mną na pieńku? Ze mną i z tym tu brodaczem? I teraz jest taka różnica, że... Mój Erondite się stakuje, jego Erondite się nie stakuje.
plus jego wiewiórka jest useless. Znaczy, nie mogę zagrać Erondite'a w tej rundzie, wtedy jego wiewiórka mnie niszczy. Mogę też, co ciekawe, zagrać Sirocco na tego obrońcę damy. I szczerze, wydaje mi się, że to jest Worf. Bez żartów. Wydaje mi się, że w Worf jest to Sirokować, aniżeli scenariusz, a scenariusz po prostu wyblidujemy. Tak robię. Wierzę w to, że to jest dobre. No, no tutaj nie ma żadnej odpowiedzi na to. Nie muszę się spieszyć. To będzie się rosło. Nie muszę w ogóle aktywować tego. Z dystantu mogę zagrać kolejnego giermka. I nasycić Vandergrifta później. A z Oneiromancji? Sobie wziąć wzmocnienie, jeśli on by to oczyścił. No mój miecz będzie większy. Bo on teraz kompletnie nie ma jak przebijać. No musi zagrać scenariusz. Nie zagrywał, wow. Okej. Wydaje mi się, że w tym układzie, no jak kontynuuję mój plan, czyli gram giermka. Nasycam Vandergrifta, on go oczyszcza, ja gram Oneiromancję, biorę jakąś szaleńczą szarżę. Musimy, tak. Mój panie? Wiesz, każda tura, którą gramy, sprawia, że mój miecz jest większy, a jego miecz jest ciągle tam na tych 6 punktach, czyli on ma 5-6, jakieś coś takiego. No w ogóle chyba nie dobrał scenariuszy. Albo coś nie poszło nie tak. Okej, dobrał jednak. Lepiej się poddaj! No dobra, no i ja nasycam Vandergriftę. Podstępna, zdradliwa wiedźma. Ciekawe, że tego giermka tak postawił w poprzedniej turze. Jakby postawił Radańskiego Rycerza obok Bronwen, to... Nigdy nie brak mi tchu! Kurde, może jednak zagram tego Erondite'a. Zbiję Rydańskiego Rycerza, giermka wzmocnię podwójnie. Nawet jak nie ma czasu na wiewiórkę i oczyszczenie jednocześnie. Wydaje mi się, że to jest Worf. Zrobię tak. Robię tak.
Dowódcę sobie zostawiam. Bo w razie czego, jak on teraz by mnie oczyścił, to jeszcze mogę nasycić. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. No dobra, i teraz pasuje. Czy nie pasuje? Mogę w sumie mu zresetować za 13. Jak spasuje, to on zyskuje 4. 4 i 3, 7, 11. No, myślę, że warto. No w jednej tego nie zrobi, no nie ma takiej opcji. Jak w dwóch, to musiałby zagrać Wołch. No Wołch i Wiewiórka to też mało raczej. To jest mało prawdopodobne, żeby miał te dwie karty akurat na ręku. Więc jeśli chociaż Erondite albo Vandergriff zostaną, to powinno być Gucci. On powinien mieć Erondite na ręku. A druga karta to nie wiadomo co to będzie. Okej, jest wiewiórka niestety, więc papa Erondajcik, no ale to sprawia, że Vandergrift chyba zostaje, tak? Tam jest Erondajt, no musi być Erondajt, no. Musi. Oneiro. Okej, nie wziął Wołchwa, czyli Wołch nie wystarczał. No okej, no to w sumie jest Gucci, nie? Bo to sprawia, że ja zaczynam z 6-punktowym Vandergriftem, który się jeszcze boostuje, a przeciwnik ma słabszego dowódcę. Tylko, że nie mam Erondite'a, no ale... Jego Erondite też nic nie robi, bo ja mogę zagrać szarże, mogę same boosty grać na Vandergrifta. Mam lascy. To jest Gucci ręka. Gram szaleńczą szarżę, gram wzmocnienie i gram rycerza z Cintry z dowódcą. Gucci. Nie ma Siroka, nie ma resetu, oponent. Nic mi nie grozi. No jak zagram rycerza, to dam mu Erondite'a, więc... Wolę nie robić tego. Ku chwale Redani! Jak ma Erondite'a, to ma. Nie ma nic, nie ma w co uderzyć. Mam lascy. A inne karty to nie robią punktów. Inna sprawa, że jego miecz jest nienastakowany. Także po ciężkim boju, ale na Redcoinie chyba Mirror Magic będzie wygrany i 3-0 z Frawoem plus remis. Tak by to wyglądało. Okej, okay, zbiję tarczę. Okej.
Czy jesteś godzien? 8. Kurde, close. Za mną! Close, ale wygrywamy o 2 punkty. Wow. Ty, myślałem, że będzie lepiej. Ale mały włosik, mały włos. Wow. Ale wygrywamy, jesteśmy w top 4. Woohoo! No i tak jak widzieliście, moi drodzy, pojedynek z Frawojem zakończył się po raz kolejny naszym zwycięstwem. Także jesteśmy już teraz w top 4, ponieważ na placu boju został już tylko Lerio, który w finale drabinki wygranych pokonał Daniraja. Daniraj czeka na zwycięzcę meczu ja kontra Pepe Smile. Pepe Smile pokonał Truskiego. Także mamy już top 4, mamy już gwarantowaną nagrodę, a w kolejnym odcinku będziemy walczyć o przynajmniej top 3. Także wyczekujcie kolejnego odcinka, a na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia!